W chwili, gdy dana osoba, jednostka wierzy w Chrystusa, ufając tylko Jemu, ma miejsce natychmiastowe i nieodwracalne wydarzenie o wiecznych konsekwencjach. Następuje nowe narodzenie, które ustanawia więź, której nie można zerwać. W Ewangelii Jana, rozdział 1, werset 12, czytamy, że ilu go przyjęło, tym dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, nawet tym, którzy wierzą w imię Jego. Zgodnie z tym fragmentem, ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa Pana, stają się dziećmi Bożymi, synami Bożymi. Galacjan, 3 rozdział, werset 26, mówi, że wszyscy jesteśmy synami Bożymi, dziećmi Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Tak jak nie ma grzechu, który Twoje dziecko mogłoby ewentualnie popełnić, aby utracić swoje dziecięctwo, synostwo, tak nie ma grzechu, który dziecko Boże, Syn Boży, mógłby potencjalnie popełnić, aby utracić swoje synostwo lub utracić swoje dziecięctwo, czyli utracić swoje zbawienie. Innymi słowy, kto jest raz synem, jest na zawsze synem. Kto jest raz dzieckiem, jest na zawsze dzieckiem. Jak jesteś raz zbawiony, zawsze jesteś zbawiony, jeśli uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie oznacza to, że grzech jest bez konsekwencji w życiu dziecka Bożego. Bóg oczywiście obiecuje karcenie związane z grzechami. Bóg oczywiście obiecuje karcić swoje dzieci i poprawiać je w miłości, bo mamy o tym przecież wyraźnie napisane w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, w wersecie 6, że kogo Pan miłuje, tego karze. I biczuje każdego syna, którego przyjmuje, chociaż wierzący nie może utracić swojego zbawienia, może cierpieć z powodu utraty błogosławieństwa, radości, dobrego zdrowia, życia fizycznego i wiecznych nagród. Tak, nie popełnij błędu co do tego, że istnieją konsekwencje grzechu w życiu wierzącego, zbawionego. Jednak bezpieczeństwo naszego zbawienia nie zależy od naszego postępowania. Jest tak, że bezpieczeństwo naszego zbawienia nie zależy od naszego zachowania. Bezpieczeństwo naszego zbawienia zależy od naszego Zbawiciela, tego samego Zbawiciela, który stwierdził w Ewangelii Jana, rozdział 3, werset 16, że Bóg tak ukochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pan Jezus Chrystus obiecał życie wieczne każdemu, kto w Niego wierzy. Konsekwentnie, oczywista jest rzecz, biorąc na to obietnicę, opierając się na tej obietnicy, logicznie rzecz biorąc, jeśli to życie nie trwałoby wiecznie, to nie byłoby wieczne, więc nie da się go utracić, bo jest wieczne. Jeśli teoretycznie zbawienie można by było utracić, to życie, które posiadałby ktoś taki, kto mógłby utracić zbawienie, nie byłoby ani wieczne, ani trwałe. Zauważ spójne świadectwo tych licznych fragmentów Słowa Bożego, które już przytaczaliśmy, ale również połącz je z Ewangelią Jana, 3 rozdział, 36 werset. Kto wierzy w Syna, ma teraz życie wieczne, nie tymczasowe życie, nie życie na próbę. To jest życie wieczne. Życie wieczne, życie, które nie ma końca i nie ma początku, które będzie trwać wiecznie. A kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na takiej osobie i taka osoba ujrzy gniew Boży. Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 26 mówi, że kto żyje i wierzy w Pana Jezusa, nigdy nie umrze. Jeśli wierzysz w to, to też Jana, 6 rozdział, 40 werset, mówi, że taka jest wola tego, który Pana Jezusa posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Życie wieczne. I Pan Jezus taką osobę wskrzesi w dniu ostatecznym. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 47 werset potwierdza nam to. W słowach Pan Jezus potwierdza: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie,
I znowu połowa to jest wyraźna tutaj rozdzielenie, bo ten, kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne. Życie wieczne. To jest bardzo ważne. Tylko wierzący chrześcijanie posiadają życie wieczne. I to jest ważne, że chrześcijanie nigdy nie będą potępieni, nigdy nie staną przed sądem. Ewangelia Jana 3, rozdział 18, werset mówi, że kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, ale kto nie wierzy, już jest potępiony. Dlaczego? Dlatego, że ten, kto będzie, jest potępiony, nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Pan Jezus Chrystus zapowiedział w Ewangelii Jana w rozdziale 5, wersecie 24, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie podlega potępieniu, lecz przechodzi ze śmierci do życia. Nie tylko nie jestem potępiony teraz, w tej chwili, ale nie będę podlegał potępieniu w przyszłości. To ważne. Pomyśl o tym, pamiętaj, że są to słowa Boga, który nie może kłamać i wiemy o tym, że nie może kłamać. Tytusa, rozdział 1, werset 2 nam to potwierdza. Jeśli Bóg nie może kłamać, to ja nie mogę mieć straty zbawienia, nie mogę mieć utraty życia wiecznego, nie mogę zostać potępiony. Dodatkowych argumentów dostarcza nam list do Rzymian, 6, rozdział 23, werset, mówiący, że darem Bożym jest życie wieczne. Nie życie tymczasowe, nie życie próbne, a życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Darem Bożym jest życie wieczne, a dary i powołanie Boże nie mogą być cofnięte. Bóg nie pokutuje z ich powodu, co oznacza, że Bóg nie zmieni zdania i nie cofnie daru, który ci dał, bo zawsze wierny Chrystus obiecał, że nigdy cię nie opuści, jeśli uwierzyłeś w Niego, ani nie porzuci cię. Nie ma nic, bardzo ważne, żebyś to zrozumiał, nie ma nic, co mogłoby potencjalnie oddzielić cię od miłości Boga. List do Rzymian, rozdział 8, werset 38 mówi, że jestem przekonany, że ani śmierć, włącznie z samobójstwem, ani życie, którym żyjemy, ani aniołowie, ani księstwa, ani moce, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie w stanie oddzielić nas od tego, czym jest miłość Boża, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Aby trzymać się idei, fałszywej idei, że może zbawienie być utracone, i utrzymywać, że nadal posiadasz swoje zbawienie, to jest, że jesteś taką osobą, która mogłaby stracić swoje zbawienie, no to na pewno straciłbyś swoje zbawienie. Dlaczego? Dlatego, że grzeszysz każdego dnia. Albo myślą, albo słowem, albo uczynkiem, albo zaniedbaniem. Na szczęście dla wierzącego Bóg postępuje ze zbawionymi jak synami, a Jego łaska jest większa niż wszystkie nasze grzechy. I tutaj można zapytać się, a co jeśli przestanę wierzyć? 2 Tymoteusza, rozdział 2, werset 13 mówi, że jeśli przestanę wierzyć, to Bóg dalej będzie wierny i zachowa zbawienie. Mówi, że jeśli nie wierzymy, a jednak On trwa w wierzę, to jest w stanie oddzielić, po prostu ważne, żeby oddzielić naszą odpowiedzialność od miłości Boga. Nic nie jest w stanie oddzielić nas od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I to jest bardzo ważne, że Bóg nie może zaprzeć się samego siebie. Mądrość ludzka będzie wyobrażać sobie nieskończące się hipotezy, aby przeciwstawić się prostej mowie Słowa Bożego. Niech Bóg będzie prawdziwy, niech Bóg będzie prawdą, ale każdy człowiek kłamcą. Jezus powiedział w Jana, rozdziale 10, wersecie 28, i daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. W jednym wersecie znajdujemy trzy wielkie prawdy dotyczące bezpieczeństwa naszego zbawienia. Numer 1. Posiadanie życia wiecznego. Numer 2.
obietnica nigdy nie zginąć. Numer 3. Moc Bożego działania ochronnego. Tak, mój przyjacielu, raz jesteś zbawiony, zawsze jesteś zbawiony. Efezjan, rozdział 1, zaczynając od wersetu 13, to tam Biblia mówi, że w którym również zaufaliście po tym, jak usłyszeliście słowo prawdy Ewangelii waszego zbawienia, którym również zauważcie, że po tym, jak uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym obietnicy, który jest Duchem Świętym obietnicy, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa. Dopóki nie przegapisz tego, dopóki następnym razem nie zgrzeszysz, dopóki nie wyjdziesz z zgromadzenia, dopóki nie cofniesz się, dopóki nie odkupisz nabytej własności ku chwale Jego chwały w chwili, gdy wiara zostanie złożona w Zbawicielu, wierzący zostaje ponownie zapieczętowany Duchem Świętym aż do odkupienia nabytej własności. To widać, że to tak nie działa. Nie da się stracić zbawienia. Więc nie ma takich dodatków dopóki. Nie. Efezjan, 1 rozdział, 13 werset mówi wyraźnie, że skoro zaufaliśmy Chrystusowi, jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. I to jest nienaruszalne. Aż do odkupienia nabytej własności. Sama ta prawda całkowicie zaprzecza poglądowi, że zbawienie potencjalnie można by ewentualnie utracić. Pan Jezus Chrystus powiedział w rozdziale 6 Ewangelii Jana, w wersecie 39, taka jest wola Ojca, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, tego przestrzegał, abym niczego nie utracił, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. Lepszym pytaniem niż to, czy mogę utracić swoje zbawienie, jest to, czy Jezus może mnie utracić. No nie może. To jeśli Jezus nie może mnie utracić, to ja nie mogę zostać utracony. Jakie są praktyczne implikacje naszego wiecznego bezpieczeństwa? Tytusa, rozdział 2, werset 11. Słowo Boże mówi, że łaska Boża, która przynosi zbawienie, ukazała się wszystkim ludziom, ucząc nas, że zapierając się bezbożności i światowych pożądliwości, powinniśmy żyć trzeźwo, sprawiedliwie, pobożnie, na tym obecnym świecie. Ta sama łaska, która nas zbawia, jest tą samą łaską, która uczy nas, że powinniśmy żyć trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie na tym obecnym świecie. Powinniśmy, co oznacza, że nie musimy chodzić do kościoła, ale możemy chodzić do kościoła. Nie musimy chodzić do kościoła, ale możemy. Nie musimy czytać Biblii, ale możemy czytać Biblię. Tak. To jest tak, że widzisz, nie musimy robić dobrych uczynków, ale możemy robić dobre uczynki. Nie musimy robić dobrych tutaj zabiegów i tak dalej. Czynić dobre uczynki, rozumiejąc, że to, czy je czynimy, czy nie, nie ma wpływu na bezpieczeństwo naszego zbawienia. Ta prawda powinna nas ożywiać i motywować do składania naszych ciał jako żywej ofiary, która jest naszą rozumną służbą Bogu. Tak mówi też nam Słowo Boże. A również dodatkowo pierwszy list Jana, rozdział 5, werset 10 mówi, że ten, kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Ten, kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, ponieważ nie wierzy zapisowi Słowa Bożego, który Bóg dał o swoim Synu. Bóg dał o swoim Synu, i to jest zapis, który Bóg dał nam. Jakiego rodzaju życie wieczne, i to życie wieczne jest Synu Jego zgodnie z tym fragmentem. Każdy, kto zaprzecza wieczności zbawienia, skutecznie czyni Boga kłamcą. Aby powiedzieć, że zbawienie można utracić, to powiedzieć, że zbawienie nie jest wieczne, że jest to po prostu jakiś wymysł. Jest to niestety zarówno logiczne, jak i biblijnie niespójne. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, pierwszy list Jana, rozdział 5,
werset 13 mówi, że to, co napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie. Abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Pragnieniem Boga jest, abyś wiedział, że masz życie wieczne. Czy wiesz, że możesz dziś odpocząć w wiecznym bezpieczeństwie swojego zbawienia? Jeśli nie masz stuprocentowej pewności, że pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, to niestety prawdopodobnie musisz przyjąć, że idziesz do piekła. Do piekła, na które zasłużyłeś. Nie ma neutralnego gruntu. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a wtedy nie pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś, tylko pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś.